Witajcie na kanale politycznym. W ciągu ostatniej doby Rosjanie przeprowadzili szturm w Donbasie, który został odparty przez siły ukraińskie. Ukraińcom udało się zestrzelić część rosyjskich samolotów i dronów. Tymczasem wobec kolejnych niepowodzeń sił rosyjskich, Władimir Putin w rozmowie z prezydentem Francji, Emmanuelem Macronem, straszył użyciem broni atomowej przeciwko mniejszym ukraińskim miastom. Jak wygląda sytuacja na froncie i czy Putin faktycznie może użyć broni jądrowej na Ukrainie? Zapraszam na materiał z komentarzami generałów Waldemara Skrzypczaka i Mieczysława Bieńka. W poniedziałek Rosjanie przeprowadzili działania ofensywne w rejonie Bachmutu, Awdijivki i Nowopawliwki. Ucierpiały także ukraińskie miejscowości obwodów Zaporowskiego, Dniepropietrowskiego, Hersońskiego i Mikołajowskiego. Rosyjskie lotnictwo prowadziło rozpoznania lotnicze, atakowano też infrastrukturę krytyczną Ukrainy oraz obiekty cywilne. Wystrzelono 9 pocisków, przeprowadzono 37 nalotów i 100 ataków z systemów rakietowych. Ukraińskie siły odparły ataki przeciwnika w okolicy 10 miejscowości w Donbasie. Część samolotów i dronów została zestrzelona. Niszczony jest sprzęt wojskowy Rosji i magazyny amunicji. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że minionej doby ukraińska armia strąciła rosyjski samolot szturmowy SU-25 i 5 bezzałogowców a lotnictwo przeprowadziło 24 ataki na pozycję przeciwnika. W mieście Enerhodar w obwodzie zaporowskim Rosjanie wzmacniają swoje siły kontrwywiadowcze i administracyjne. Jak informują Ukraińcy, mieszkańcy są więzieni, a siły okupacyjne zbierają dane osobowe mieszkańców i kontrolują ich telefony. W okolicy miejscowości Nowa w obwodzie chersońskim okupacyjne wojsko zostało wzmocnione przez siły z Czeczenii, które przełączyły się do okradania mieszkańców i ich domów. Natomiast gubernator obwodu ługańskiego, Serhii Hajdaj, podkreślił, że zmobilizowani Rosjanie są w tym regionie rzucani przez armię rosyjską na rzeź. Zaznaczył, że ciała poległych nie są zabierane, a kolejni rosyjscy wojskowi dosłownie idą po trupach. Hajdaj powiedział w telewizji, że obecnie tzw. szara strefa w obwodzie ługańskim zanika ze względu na to, że ukraińskie siły posuwają się naprzód. Zaznaczył, że rosyjskie wojsko ściągnęło na to terytorium ogromną liczbę rezerwy. Zbudowało tam obronne obiekty, zaminowało duży teren. Armia przeciwnika próbuje podejmować kontrofensywy na odcinku Swatowe kryminna gdzie mogą zginąć tysiące Rosjan. Hajdaj poinformował, że w Lisiczańsku zginęło wskutek ukraińskiego ataku kilkudziesięciu kadyrowców. Swoją lokalizację ujawnili... Publikując nagrania w internecie. Natomiast ukraiński ekspert do spraw wojskowości Oleksandr Kowalenko, cytowany we wtorek przez Unian, stwierdził, że rosyjska armia będzie imitować epicką bitwę w obłocie hersońskim. Podczas gdy rosyjskie dowództwo wie, że nie jest w stanie utrzymać prawego brzegu tego regionu. Kowalenko zwrócił uwagę, że na prawym brzegu Dniepru, na terytorium na zachód od rzeki, faktycznie nie został żaden rosyjski lekarz. Wywieziono stamtąd sprzęt medyczny i leki. Nie będzie komu leczyć rannych wojskowych, którzy pozostaną w obronie. Na prawym brzegu pozostaje rosyjska artyleria, ale wojsko już zaczyna ją przemieszczać na lewy brzeg. Bez wsparcia artylerii niemożliwa jest ani ofensywa, ani obrona. Armia rosyjska redukuje też systemy łączności, co pogarsza dowodzenie siłami na wysuniętych pozycjach. Jak relacjonuje. To są oznaki utraty zdolności do prowadzenia pełnowartościowej obrony. A jeśli osłabiana jest obrona, to znaczy, że nie będą jej prowadzić w pełnym wymiarze. Z drugiej strony, uzupełniają siły na wysuniętych pozycjach zmobilizowanymi. Z kolei zawodowe jednostki wojsk powietrzno desantowych i piechoty morskiej dyslokowane są na lewy brzeg. Według niego rosyjskie siły będą stawiać opór ukraińskiej armii na prawym brzegu, ale w formie hamowania a nie pełnego blokowania kontrofensywy sił zbrojnych Ukrainy. By pokazać, że okupanci pozostawili prawy brzeg nie bez walki, tylko że była tam jakaś epicka bitwa. Kowałęko podkreślił, że rosyjskie dowództwo jest przekonane, że nie zdoła utrzymać prawego brzegu i po prostu imitują to utrzymanie. Będą tworzyć swoją mitologię, fejki o bohaterskiej obronie, o bitwie jednego panfiłowca przeciwko setce jakichś polskich saperów. Będą robić informacyjny biały szum, by ukryć swą haniebną ucieczkę. Prawy brzeg stał się dla rosyjskich sił pułapką, a nie możliwością prowadzenia ofensywy na Mikołajów. Tymczasem brytyjskie media podały, że wobec nieustającej serii rosyjskich niepowodzeń prezydent Władimir Putin miał w rozmowie telefonicznej z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem powiedzieć, że Hiroshima i Nagasaki są dowodem, iż nie trzeba atakować dużych miast, by wygrać. Macron był wyraźnie zaniepokojony. Brzmiało to jak bardzo poważna aluzja, że Putin może zdetonować taktyczną broń jądrową na wschodzie Ukrainy, pozostawiając kijów nietkniętym. Taka była myśl przewodnia jego uwag, mówi cytowane przez The Mail on Sunday źródło. Francuskie źródło rządowe przekazało gazecie, że obaj prezydenci niewątpliwie dyskutowali o ryzyku użycia broni jądrowej. Putin chce dać do zrozumienia, że wszystkie opcje są na stole, Zgodnie z rosyjską doktryną dotyczącą broni jądrowej, dodał rozmówca brytyjskiej gazety. Słowa prezydenta Rosji wcale nie dziwią generała Mieczysława Bieńka, który tak je skomentował. Retoryka Putina jest znana od samego początku. Pamiętajmy, że powiedział, że jeśli ktoś wtrąci się do konfliktu z Ukrainą, to Rosja użyje takich środków, że będą one straszliwą odpowiedzią. Ten szantaż nuklearny, który prezydent Rosji stosuje od samego początku, Wzmaga się, kiedy nie osiąga sukcesów na frontach. A teraz przecież tych sukcesów nie widać, więc widzimy ataki rakietowe na oślep, na infrastrukturę cywilną, widzimy terror artyleryjski, ale sukcesów w wojnie konwencjonalnej nie ma. Putin chce trzymać cały czas Zachód w stanie napięcia i niepewności. Dlatego cały czas próbuje zastraszać atakiem jądrowym innych całe społeczeństwo zachodnie bo jest na to bardzo wrażliwe. I tak było w przypadku rozmowy z prezydentem Francji. Ale my, Gruźb Putina, już dawno nie powinniśmy się obawiać. A tak komentuje sytuację na froncie i stan kontrofensywy Ukrainy generał Waldemar Skrzypczak. Słabością działań Ukrainy z pewnością jest ich rozproszenie. Nie było takiego silnego uderzenia Ukraińców, które rozbiłoby i pogoniło armię rosyjską. By przełamać obronę rosyjską, Ukraińcy muszą uderzyć pięścią. A nie palcami. Rosjanie organizują obronę na rzekach, na dogodnych rubieżach terenowych. Ukraińcy szukają kierunków, na których mogą rozwijać uderzenie, przełamywać ich obronę. Ale rosyjska obrona bardzo mocno stężała. W tej chwili na kierunku północnym nie ma żadnego powodzenia. Żadna ze stron nie prowadzi w tej chwili działań, które mogłyby doprowadzić do przełomu. Jeżeli Ukraińcy dążą do rozstrzygnięcia jeszcze w tym roku. To powinni dokonać na jednym z wybranych kierunków mocnego uderzenia, tak żeby przełamać obronę i wprowadzić chaos w szeregi rosyjskiej armii. To jest osiągalne. Jeżeli chodzi zaś o obronę infrastruktury krytycznej, mam nadzieję, że dzięki docieraniu na Ukrainę systemów obrony przeciwlotniczej, infrastruktura ta będzie skutecznie chroniona. Bo jeżeli Rosjanom uda się zdewastować infrastrukturę krytyczną, to zimą dojdzie do katastrofy humanitarnej. Dlatego Zachód powinien pomagać Ukrainie na wszelki możliwy sposób, aby Ukraińcom pomóc przetrwać warunki zimowe, nawet jeśli nie będą czynne ich elektrociepłownie.